Cześć, z tym odcinkiem kanału. Jestem Prezes, a dzisiaj kolejny odcinek zostać na moim kanale. A dzisiaj sobie wybierzemy najlepszego skina do każdego zadymiarza w Brawl Stars. Zrobimy sobie zadymiarzy od Shelly do Gasta. I jeszcze może jakiś legendarny zadymiarzy. Więc oglądajcie kolejne, pamiętajcie, że łapkę w górę, subskrybujcie na dole, komentujcie, jeżeli komentarze są włączone. A ja was zapraszam do oglądania. Patrzcie na mnie wszystkie Instagramy. Bez przedłużenia już lecimy. Najpierw mamy Shelly, ja widzicie tutaj do Shelly mamy całkiem sporo skinów. Ale który jest naprawdę najlepszy, wybierzemy z tych co tutaj mam ogólnie. Więc tak, mamy takie skinki. Ogólnie myślę, że najlepsze to będzie albo Słota Shelly, Bronki na tym centra Shelly, Maska Squadbuster Shelly. I z tych wszystkich myślę, że pójdę na Squadbuster Shelly. Nie wiem, czy na skład ta PSK też nie wygląda, ale zostaje z Squadbuster Shelly. Dalej mamy Nita. Tak, tutaj też mamy całkiem sporo skinów. Mamy tutaj gumisiową Nita na skład, Mecha Godzilla, Kowale, Ciosami, Panda, Shiba, Lusu, Srebrna, Wielorybia i Słota. Właśnie zastanawiam się, albo to, ten skin, albo właśnie ten skin. Jednak patrząc, bo taka torba jednak zostaje z Mecha Godzilla Niton na sam koniec. Dalej mamy Colta, z którym też jest dużo skinów tej postaci. Na przykład jak ten mecha Colt jest bardzo super skinem. Jest też bananowy Colt i tutaj parę jest różnych skinków. Ten skin jest mega fajny ogólnie. Też myślę, albo ten skin jeszcze, lub właśnie mroczny anioł Colt. Ale chyba zostaje z nocnym aniole kolecie ostatecznie. Bull. Do Bulla też mamy strasznie dużo skinów w ogóle. Viking Bull, Fubrisa Bull, Pomnik Bull, Kosmiczny W Bull, Kosmiczny V Bull. No, w ogóle myślę, że to najlepszy skin. Fajny jest, ale teraz są nowe skiny do Bulla. Minotaur Bull nie jest najlepszym skinem. I myślę, że zostaje z tym kosmicznym Bull ogólnie. Bo ten skin mi się najbardziej podoba. Jeszcze mamy plan z tym razem, więc teraz się postaram też szybciej robić. Mamy Blocka, tutaj mamy też bardzo, bardzo dużo skinów. I myślę, że albo ten jest najlepszy. Może Zeus Block. Power Rangery też są fajne, super strażniki w sumie. Ale ostatecznie idę z hakerem, blokiem. El Primo. Tutaj mamy będzie takie skinki. Strasznie dużo skinów. Ale myślę, że jest właśnie El rozkrywający, El Major Domo i El Lekinek też jest spoko. Ale bardzo to jest El Major Domo. Dalej, Parley. Jeden z bardziej nielubianych zadymiarzy, myślę. Tutaj mamy właśnie bardzo dużo skinów. Ja myślę, że całodziej Parley to jest najlepszy z tych wszystkich. Poco. No, nie mam za bardzo co mówić, no. Chyba monitorowany Poco. Jeszcze te wszystkich skinów. Po prostu najlepszy. Rosa, ostatni z miasty niebieskiej, zielonej rzadkości. Dona ma tylko 3 skiny, nie licząc też złoty i srebrny. Z tych, chyba ta Chili Delka jest najlepsza. Ta niby też jest fajna. Ta jest taka trochę
trochę mogłabym mieć więcej ubrań. No bo myślę, że ten skin jest najlepszy. Motriska Rose. Dalej mamy Jessie. Tutaj już też są fajne skinki, jak na przykład Scary Jessie, Letnie Jessie, Nocny Rycerz Jessie. W ogóle mogłem tego skina mieć, tego, za 500 star pointsów. Nie wiem, to będę star pointsów tutaj łapę w kule. Ale go nie kupiłem i tak nie mam tego skina i jestem musiał tego kupić, więc no. Ale te skiny to jest chyba Scary Jessie jest ogólnie najlepsza. Dalej mamy Dynamike'a. I tutaj myślę, że dynastyczny Mike. No, zostajemy przy dynastycznym Mike'u. I oglądajcie do końca jeszcze, bo coś fajnego będzie na koniec. Do Tika myślę, że ten skin jest najlepszy. Mechatik. Tidola. Nie wiem, jak to się czyta. Dalej mamy, słuchajcie, antywirus. 8-bitowiec, no sobie po prostu 8-bitowiec. A nie, chyba ten skin jest najlepszy, albo ta oryginalna, czarna wersja tego skina. Dalej mamy Liko. No i tutaj chyba nie wiem, czy ten nie finałowy boss Liko, albo właśnie ten skin hiperdorodowany, właśnie ten monet Liko. Ale chyba zostaje jeszcze tym skinie finałowy boss Liko. Szerenkingowego typu. Dalil. Tutaj myślę, że maskotka Dalil jest topem. Penny. Tutaj też przez ten model księżycowa Seklina. Czy ja to dobrze? Sekliniacka Penny? Mam nadzieję, że na serię nie Seklina. Dobra. Karl. Nie wiem, jak są wzięte Karla. Dobra, takie. Chyba Zapka. Albo Leonard. Dalej mamy Jackie. Ogólnie to mi się podoba ten skin, co wchodzi w następnej aktualizacji. Ale chyba to będzie ten skin falowy z kocek Jackie. I ostatni zadymiast, czyli Ghast. No tutaj chyba muszę wybrać Harca za Ghasta, bo nie ma za bardzo innego wyboru. A teraz robimy wielką akcję, jeżeli pod tym filmem będzie, powiedzmy, tak 5 łapek w kule. Nie za dużo. To kupię losowego skina z tej rzadkości. Zrobię koło fortuny i wlosuję jakiegoś losowego skina z tej rzadkości, którego będę musiał kupić.